Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: kto to jest? O kim mówi? Ten, oparszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: to ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus rzekł do niego: co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad czosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a z Nim Bóg został chwałą otoczony. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: dokąd ja idę, Ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego nie mogę teraz pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Rzeczywiście nastaje czas ciemności. Słyszymy o zdradzie Judasza i to jeszcze w bardzo specyficzny sposób, ponieważ nie tyle o samej zdradzie, co o zapowiedzi zdrady. Pan Jezus wzruszony, patrząc na swoich uczniów, mówi: jeden z was mnie zdradzi, jeden z was mnie wyda. I to jest niesamowite, że Chrystus jakby wskazuje na swojego zdrajcę. Ale czytając ten fragment, czy wpatrując się w tę scenę i widząc, że po spożyciu kawałka chleba szatan wstępuje w Judasza, który oddala się, wychodzi w noc, wychodzi w głęboką ciemność, bardzo konkretnie patrzymy na drugiego ucznia. I tu znowu mamy drugą zapowiedź zdrady. Piotr, który nie planuje oczywiście wydania Chrystusa, który całym sercem jest z Nim, który mówi: życie swoje za Ciebie oddam, słyszy od Chrystusa takie bardzo mocne słowa: zanim kogut trzy razy zapieje, Ty mnie się trzy razy wyprzesz. Nie wiem, jak Piotr to przyjął. Był pewien pełen chęci, pełen dobrej woli, pełen jakiegoś takiego wojowniczego ducha, gotowości poświęcenia, a słyszy od Chrystusa, że go zdradzi, że się go zaprze, że go wyprze. I wobec tych dwóch zapowiedzi zdrady Judasza, zaparcia się Piotra, stawiamy sobie pytanie: czy ten, który jest Zbawicielem, czy ten, który chodzi drogami zbawienia, nie mógł tej zdradzie zapobiec? Czy nie mógł zapobiec zaparciu się Piotra? W pytaniu o to, czy Chrystus nie mógł zapobiec zdradzie Judasza i zaparciu się Piotra, ukryte jest takie założenie, taka wizja, jakby człowiek był jakimś automatem, jakby człowiek był kimś, kogo w odpowiednim momencie można wyłączyć, przestroić, jakoś nacisnąć i wtedy człowiek uniknie zła. Ale przecież pomyślmy, co jeszcze miał zrobić Chrystus?
Przecież zarówno Judasza, jak i Piotra powołał. Potem przez 3 lata z nimi przebywał. Chodzili z nim. I przez te 3 lata Chrystus przekazywał wszystko, co musiał im powiedzieć. Głosił nauki. Gdy nie rozumieli, wyjaśniał. Gdy ich ponosiło, strofował. Widzieli cuda, widzieli znaki. Towarzyszyli Chrystusowi cały czas. Przypatrywali się Jego spotkaniom z różnymi ludźmi, debatom z faryzeuszami. Chrystus z wielką miłością patrzył na swoich uczniów i chciał ich ukształtować. Zarówno Judasza, jak i Piotra, jak i pozostałych. To, co słyszymy w tym fragmencie mówiącym o zapowiedzi zdrady i zaparcia, to jakby ostatni akord. Jakby Chrystus powiedział, co jeszcze mogę zrobić? Jak mogę jeszcze wpłynąć bardziej na was? Przecież już wam przekazałem wszystko, co miałem do przekazania. Nauczyłem was wszystkiego, co otrzymałem od Ojca. Dobrze umiecie rozeznać, co jest dobre, a co złe. Jaka jest droga prawości, jaka nieprawości. Poznaliście też samych siebie. Niejednokrotnie byliście w sytuacjach, gdy musiałem was napominać, strofować, upominać. Teraz, chcąc was ocalić przed waszym grzechem, mówię, że wam grozi. Mówię, że jest przed wami. Że tylko wy możecie jemu zapobiec. Bo drogi do zbawienia są drogami wolności. Chrystus, powołując, kształtując swoich uczniów, obdarzając ich swoją miłością, pokazując im drogi, na których on sam kroczył i do naśladowania siebie zapraszał, nigdy nie podważa ludzkiej wolności. Zawsze szanuje godność człowieka. Niejednokrotnie w Ewangelii słyszymy takie stwierdzenie Chrystusa: jeśli chcesz, to zrób coś, chodź za mną. I to samo dzieje się w wypadku zagrożenia zdradą przez Judasza, zagrożenia zaparciem się przez Piotra. Chrystus im mówi: jesteś wolnym człowiekiem. Możesz uniknąć grzechu, ale to od ciebie zależy. Nie będę cię traktował jako maszyny, nie będę traktował cię jako robota, nie będę wpływał na ciebie tak, jakbyś nie miał swojej wolności, swojej godności. Wybór należy do ciebie. Drogi do zbawienia są drogami wolności. Warto o tym pamiętać. Gdy sami podążamy za Chrystusem, gdy stajemy wobec rozmaitych pokus, gdy zmagamy się z rozmaitymi słabościami, Chrystus mówi: jesteś wolnym człowiekiem. Ty wybierasz. Chcę cię doprowadzić do zbawienia, chcę cię doprowadzić do mojego królestwa, ale decyzja należy do ciebie.